No dobrze, zacznijmy tutaj rozpakowanie przesyłki. To jest wiatrówka z fabryki broni z Iżewska, kupiona tutaj u polskiego dystrybutora. No zobaczymy, jak to wygląda. To tak zwany unboxing. Wiatrówka jest wykonana z tych samych materiałów co broń palna. Oczywiście można powiedzieć, że to nawet nie jest replika, tylko to jest broń palna przystosowana do wymogów wiatrówki. Nawet nie jest potrzebny nóż do rozpakowania. Numery tutaj mamy nabite. No i uwaga, odpakowujemy. Dobrze, co tutaj mamy w zestawie? Kulki metalowe. Uszczelka pod nabój CO2. No i wiatrówka. Z tej strony. To jest makaron bajkał. Z tej strony pokażę. Tą wiatrówkę można rozebrać tak jak broń palną. Nie będę w tym odcinku rozbierać. Bo dzisiaj tylko kręcę samo rozpakowanie tego produktu. Jest ciężka, na pewno jest ciężka ta wiatrówka. No, praktycznie niczym się nie różni od broni palnej. Nawet jak widzimy tutaj lufę. To średnica tej lufy jest też jak broni palnej. Oczywiście tutaj w środku jest zwężenie pod śród. Ale tak jak z daleka patrzymy, to widać, że jednak lufa ma taki kaliber jak broni palnej. Już nic więcej nie ma w środku. Tutaj, jeżeli chodzi o śród, to do szlania użyję śrutu z powłoką miedzianą. No mniej po prostu niż, jak to powiedzieć, lufę powiedzmy, tak? Jest lufa gwintowana. Także to zabezpieczenie powłoką miedzianą zapobiega
zużyciu tej duchy po prostu. A mieć jest trochę jednak no większej miękkości niż kulki stalowe. No wiadomo, jak stal ociera o stal, no to tak samo się wyciera. Więc powłoką miedziową mam śród. A że tego oryginalnego akurat nie będę używać, to zostanie sobie na pamiątkę. No jeszcze jedna sprawa tutaj, jak widzimy, są numery. Wybite, tak też jak na broni palnej. Czyli i na zamku mamy wybite numery, jak i na rękojeści. Wyciągniemy magazynek. Tak wygląda magazynek. Tutaj jest miejsce na nabój SO2. A tutaj wkładamy śród przez ten otworek. Tak wkładamy. Tak wyjmuję. Jest ciężka ta wiatrówka, trzeba przyznać tutaj. Możemy szalać na dwa sposoby. W ten sposób, że chcemy poprawić takie broni palnej, no zwiększyć dokładność szału, bo tutaj język jednak pokonuje długą drogę, może się ręka zachwiać, nie? W ten sposób. Można zrobić w ten sposób. Już jest krótsza droga. O. Także chcemy na przykład celnie strzelić, no to tak jak broni palnej odchylamy. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o konserwację tej wiatrówki, to wygląda tak no, podobnie jak broń palna. Można rozebrać, tutaj zamek można zdjąć. Użyć środka smarującego. Nie ma problemu, żeby to wszystko zdjąć. A to będzie na kolejnym filmie. Także na razie. Dziękuję za uwagę.